Siemaneczko kochani, witajcie na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj przygotowałam dla Was kolejny film. Mam nadzieję, że za mną tęskniliście. A jak nie za mną, to za paczką z Shane! Tak, i mamy kolejną wielką, gigantyczną paczkę z Shane. Nie ostatnią, bo zamówiłam dwie, ale jedna nie doszła. Więc mamy kolejne otwieranie paczki. Ja już się nie mogę doczekać, mam nadzieję, że Wy też. A więc przygotowałam sobie już stronę z moim paragonem, aby opowiedzieć Wam o wszystkich zamówieniach, ile co kosztowało. Za to zamówienie zapłaciłam 246 zł 49 groszy. W tym miałam kupon rabatowy na 20 zł i zużyłam moje 389 punktów, które otrzymałam w poprzednim zamówieniu i za te punkty dostałam minus 15 zł 44 grosze. Czyli łączną kwotę 35 zł i 44 groszy dostałam rabatu. A więc przejdźmy już do otwierania, bo nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że Wy też. Więc jak to standardowo bywa, będę losowała z mojej paczki pierwszą rzecz. Może sobie ją postawię na kolanach, będzie albo gdzieś tutaj. Jakoś tak spróbuję o zorganizować. Losujemy pierwszą rzecz. I pierwszą rzeczą jest takie pudełeczko. Proszę Was bardzo. W tym pudełeczku znajdują się, już Wam mówię, są to plastry. Nazywało się to na stronie najpotrzebniejsze produkty codziennego użytku zdrowia. I w oryginalnej cenie kosztują one 12 zł, ja zapłaciłam 10,48 po przecenie. Jest tu takie opakowanie plastrów, nawet nie powiem Wam, chyba 120. Jeśli to jest ilość, to możecie powiedzieć mi, napisać, jeśli się znacie na chińskim. I plastry wyglądają tak, mamy taki plasterek i w środku zaraz Wam jeden rozpakuję i pokażę, jak to wygląda. Przejrzałam sobie tutaj szybciutko trochę i wydaje mi się, że wszystkie są takie same, więc otworzę tylko jeden. Mi się tutaj akurat trafił, były niby różne wzory do wylosowania. Mi się trafiły żółte plasterki w takiej kotki w czapeczce. Słodkie, nie? Przepraszam. U mnie zawsze w domu brakuje plastrów. Nigdy ich nie ma. Kupię jakąś paczuszkę, zaraz tutaj noga obtarza, tu to. Myślę, że takie opakowanie się przyda. Za taką cenę fantastycznie. Mam nadzieję, że nie będą się odklejały. Więc odstawiam i jedziemy dalej. Coś mniejszego chwyciłam. I mam tutaj taki produkt. Wygląda jak wiśniowy cukierek, ale jest to myszka. Nazywa się to tutaj taśma korekcyjna w kształcie cukierka. Kosztowała, oryginalna cena jej to jest 5 zł. Ja zapłaciłam 4,38 po wszystkich zniżkach. Już Wam otwieram. Dla mnie będzie przydatna ona w pracy, jak się pomylę. Aha, tutaj jest taki sztuczny, pusty, jak widzicie. Widać tutaj myszkę. Znacie wszyscy myszkę w takim o, w takim właśnie wydaniu. Wygląda to przecudownie, dla mnie to jest super, były naprawdę przeróżne te myszki. No, ale liczyłam, że właśnie dostanę tego, tą wisiątkę, więc jestem zadowolona, że ona mi się trafiła. Bardzo mi się to podoba. I lecimy dalej, bo mamy tutaj dużo przedmiotów. Losuję coś, losuję. I mam tutaj taki oto produkt zapakowany. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Już go odpakowuję. I jest to silikonowa szczoteczka do maski ombre. Jak teraz ją tak dotykam, to wydaje mi się, że fajny jest silikonowy tutaj ten przód. Bardzo giętki, chociaż powiem, że wykonanie nie jest zbyt fajne. Kosztowała ona 5 zł, po przecenie 4,38. I wygląda ona w ten sposób. Tutaj zauważam jakiś klej czy coś takiego.
Mam nadzieję, że to będzie widać. Jest ona dosyć giętka i na końcu ma takiego diabełka. Więc w ten sposób ona wygląda. Ja mam dużo masek, które trzeba nakładać na buzię paluszkami. Co nie jest dla mnie zbyt komfortowe. Nie lubię się w tym babrać. Nie chcę sobie używać pędzli zwykłych do tego, ponieważ później te maseczki wchodzą w tą skówkę i nie da się tego wyczyścić, więc taka pacynka, mogę to nazwać, taka duża pacynka silikonowa, jak najbardziej mi się przyda. Już się nie mogę doczekać, aż nałożę sobie moją maskę, tą pacynką. A jeszcze pomiędzy otwieraniem chciałabym Wam przypomnieć o moich cudownych rzęsach od cudownej pani Doroty, co ja bym bez niej zrobiła. Tutaj Wam wstawiam zdjęcie, na którym u góry jestem przed panią Dorotą, przed robieniem rzęsek, a na dole jestem już po zrobieniu, jak to cudownie wygląda. Jeśli jesteście zainteresowani takimi rzęsami, możecie kontaktować się z panią Dorotą. Podaję Wam namiary na dole w opisie i na pewno jak już zostaniemy otwarci, już salony się otworzą, to na pewno znajdzie się dla Was jakieś miejsce. A teraz przejdźmy do otwierania paczki dalej. Losuję, losuję, coś dużego losuję. Tak, i to są okulary. W takim przyszły do mnie etui. Zamówiłam okulary przeciwsłoneczne. Cold się nazywają. Kosztowały 23 zł przed przeceną. Po przecenie 20 zł i 8 groszy. Po prostu jak ja je zobaczyłam, to po prostu oszalałam. Chciałam je w innym kolorze, ale niestety się wyprzedały. Tak, może pokażę Wam od początku. Zapnę, bo ja już otwieram. Tak wygląda opakowanie, w którym dostałam okulary. Jest ono dosyć sztywne, czuję tutaj, że jest fajne takie śliskie. Z napisem Shane. W środku znalazłam chusteczkę do wycierania okularów. I okulary. Jeszcze przed chciałabym Wam pokazać, że tutaj w środku jest to usztywnione. To jest taka sztywna plastik, przypuszczam. Więc bardzo fajne etui. Już same etui mi się podoba. A więc pokażę Wam moje okulary. Jakie ja sobie wybrałam. Tutaj mamy je zapakowane. Jak widać, wybrałam okulary w kształcie chmurek z cekinkami. Z cudownymi wiszącymi cekinkami. Ja je przymierzę. Czyż nie wyglądam cudownie? Tutaj mam lusterko z boku. Mi się bardzo podoba. A więc możemy otwierać dalej. Zostanę na chwilę w tych okularach. I kolejną rzeczą, tutaj już wiem co to jest. Mamy taką paczuszkę. Jak możecie się domyśleć, są to ciuszki. Jest to jeden ciuszek. Są to leginsy panterkowe, oczywiście, jakie by mogły być inne. Panterkowe leginsy. Tym razem wzięłam rozmiar 4XL, nie 5 największe, bo trochę te rzeczy jednak były dla mnie za duże. Więc wzięłam troszkę mniejsze, zwykłe leginsy. Materiał jest dosyć taki śliski. Na koniec pokażę Wam, jak wyglądam w nich. A teraz opowiem Wam, ile one kosztowały. Już Wam mówię, kosztowały 39 zł, bez przeceny, po przecenie kosztowały 33,76. Więc myślę, że to jest dobra cena za leginsy. Ja już sobie ściągnę na razie te okulary. Nie chcę, żeby się im nic stało, ponieważ są cudowne. Schowam je do mojego pięknego etui. I na pewno jak wyjdzie nam słoneczko, to ja będę w nich chodzić. Jak zobaczycie wariata w okularach różowych z cekinkami wiszącymi w kształcie chmurek, to jestem ja. Jakby co. I losujemy dalej. Coś tutaj mam. Tak. Mam kolejne produkty, już sobie tutaj szukam na liście mojej i zamówiłam sobie coś ze szkolnictwa. I są to takie naklejki, to było w strefie szkoły i są to naklejki z króliczkami. Otworzę jedne, zamówiłam dwie paczki, bo nie wiedziałam jak to będzie wyglądać. Myślałam, że to będzie jedna taka naklejka. Bo było napisane jeden rozmiar i nie było napisane, ile tych naklejek tam jest w środku. Więc otwieramy. Tworzę jedną paczuszkę. A, tutaj po opakowaniu widzimy, że tutaj będą cztery różne wzory. I na końcu jest taki słodki króliczek. I tutaj mamy tak. Takie naklejeczki. Takie słodkie króliczki.
I takie. I fajnie, myślę, że można je fajnie wykorzystać do jakichś na przykład kartek bądź zeszytów DIY. Coś takiego fajnego można sobie stworzyć. Można sobie kupić zeszyt na przykład w kolorze powiedzmy czarnym i wykleić takimi naklejkami, jak ktoś lubi. Ja to kupiłam tylko dla Was, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda, żebyście wiedzieli, z czym to się je. I te naklejki, jedna taka paczka, bo zamówiłam dwie paczki. Jedna taka paczka kosztowała 3,50 po przecenie 3,06 zł. Ja kupiłam takie paczki dwie. Myślę, że jedna z tych paczek powędruje do Was. W kolejnym rozdaniu będzie ona do zgarnięcia. A teraz przejdźmy do kolejnej rzeczy. Losuję coś małego. I jest to produkt, który jest hitem TikToka. Tak, ja korzystam z TikToka. Jeśli jesteście zainteresowani moim TikTokiem bądź moim Instagramem, wszystko jest na dole w opisie. Jest to oto taki gadżet, hit TikToka. Jest to taka mini maszynka do przekowania uszu. Jak widać, tutaj mamy ostry kolczyk, tym mamy ścisnąć. Przystawić w miejsce, w którym chcemy zrobić kolczyk, ścisnąć i automatycznie przekuwa nam, zapina. I tutaj mamy jeszcze dwa dodatkowe kolczyki. Nie wiem dokładnie, czy można to jeszcze użyć ponownie, bo w jakimś celu są te kolczyki, czy one są na zmianę po prostu. Wydaje mi się, że to jest produkt jednorazowy, więc wzięłam dwie takie sztuki. Gdzieś tam w tej paczce jest jeszcze jedna taka sztuka. Myślę, że może wykorzystamy to, przekujemy sobie gdzieś uszko, chociaż mam już dużo tych kolczyków, ale myślę, że moglibyśmy sobie przekuć tym uszko, bądź jak będzie jakiś zainteresowany, to możemy mu przekuć. Oczywiście z filmem na TikToka. A taki produkt, taki przekuwacz do uszu kosztował jedna sztuka. Ja mam tutaj dwie, przypominam. Jedna sztuka kosztowała 3,50 po przecenie 3,06 zł. 3,50 za przekucie ucha. Czy wy to rozumiecie? Nie jestem jeszcze do końca przekonana co do tego, bo tego nie otwierałam. Nie wiem, jak to do końca tam wygląda. Tutaj widzę, że to jest w takim opakowanku. Sterylnie zapakowanym, jak widać. Tutaj te dwa inne kolczyki, myślę, że one są na zmianę. To są zwykłe takie kuleczki i one po prostu sobie tutaj latają. Mi one się do niczego na razie nie przydadzą, bo jak widać, ja nie mam normalnych kolczyków w uszach, więc no na razie to nie dla mnie kolczyki, chyba że właśnie przekuję i coś pomyślimy. Więc myślę, że to jest fajny gadżet. Przepraszam, tutaj muszę w trakcie sobie popić, bo trochę mi zasycha w gardle. Jedziemy dalej, jeszcze jest dużo rzeczy, a już 17 minut nagrywamy. Losuję kolejną rzecz. Kolejną rzeczą jest taki zestawik 7 par kolczyków do nosa. 7 tych kolczyków kosztowało 5 zł, po przecenie kosztowały 4,38. Myślę, że właśnie na takim Shein czy innym AliExpress można sobie dorwać dużo takich fajnych kolczyków. Ja akurat wykorzystuję je do nosa bądź do uszu. Tak jak widać, tutaj mam taki kolczyk. Jeśli skówki byłyby mi za małe, to po prostu wykorzystuję kuleczki i sobie wymieniam je wszędzie, więc na pewno się przyda i się nie zmarnuje. I jest to w bardzo dobrej cenie. Losuję kolejny produkt. Kolejnym produktem jest ten sam, co wcześniej, przekuwacz do uszu. Tak jak mówiłam, zamówiłam dwa, więc już o nim nie będę opowiadać. Losuję dalej. Kolejne kolczyki. Są to kolczyki, może Was zdziwię, są to kolczyki do pępka. Tutaj są dwie połówki liścia pewnego kwiatu. I tutaj mamy dwa kolczyki do pępka, tak jakby dla przyjaciół. Już Wam mówię, ile to kosztowało. Tylko to tutaj przekopię. Jedna para liście, pierścienie do brzucha, tak to się nazywało. Jeszcze raz Wam pokażę, jakie są świetne. 9 zł kosztowały przed przeceną, po przecenie kosztowały 7,87. Więc taniocha. I ja takie kolczyki też wykorzystuję do uszu, ponieważ mam duże dziurki w uszach, więc potrzebuję dużych kolczyków. I dzięki temu mam przynajmniej jakieś wiszące kolczyki. Jedziemy dalej. No i mamy tutaj po kolorach, poznaję, co zamówiłam. Zamówiłam dywanik
do kąpieli z nadrukiem tie-dye. Tak było napisane. W zestawie było pokazane, nie było napisane, że to jest jedna sztuka, tylko było pokazane, że dywanik, były rozmiary do wyboru tego dużego dywanika, że ja wybrałam 40 na 50, kosztował on 23 zł, po przecenie 20 zł i 8 groszy. Już go otwieram. Ja osobiście liczyłam na komplet dywaniku. Na toaletę, pod toaletę i obok prysznica bądź wanny. Niestety się przeliczyłam, bo jak widać, myślałam nawet, że to jest dywanik pod ten, a dostałam taki oto dywanik pod toaletę w kolorach tie-dye. No niestety, to nie jest to, czego oczekiwałam. Oczekiwałam cały zestaw, więc teraz będę miała pod toaletę taki, gdzie indziej inny. Nie jestem zadowolona z tego produktu, bo miał być zestaw, a znowu zostałam, delikatnie mówiąc, oszukana. Więc jedziemy dalej. Coś chwyciłam od razu. I tutaj mamy zestaw szczoteczek. Jednorazowych szczoteczek do rzęs. Z rączką Flash. Tak jest napisane. Kosztowały przed przeceną 7 zł, po przecenie 6 zł 12 groszy. Jest tutaj 50 takich szczoteczek. Ja często robię rzęsy, tak jak już wspominałam, u pani Doroty dostaję zawsze szczoteczkę, ale albo ją gubię, albo sobie brew poprawiam, albo coś, więc zawsze by mi się przydała kolejna, więc kupiłam sobie, będę miała swoje i będę sobie wymieniać, jak mi się będzie podobać. Otwieram, wyjmuję jedną, sprawdzam. Nie są ani za twarde, ani za miękkie, są idealne, tak wygląda jedna szczoteczka. Co tu dłużej mówić, przydatna rzecz, ja jestem zadowolona. Jedziemy dalej. Kolejnym produktem, kontrowersyjnym produktem są komplet trzech par bezszwowych majtek. Tak, kupiłam sobie majtki i jest to rozmiar 4XL i kosztowały one 27 zł 3 pary, 23 zł 57 groszy po przecenie. No i takie te 4XL wygląda na malutkie, nie? Może i nie. A więc po prostu jedne są różowe, czarne i panterkę, bo jakie by mogły być. Nie będę Wam majtek pokazywać na wizji, bo jeszcze mnie tu zablokują za te majtki. Nie będę Wam pokazywać, jak w nich wyglądam, więc przejdźmy dalej. Kolejnym produktem zajrzałam, bo się zapomniałam. Mamy tutaj coś takiego, odpakowuję. I jest to taka taśma w taką panterę, w taki print, nawet nie panterę, tylko żyrafę, żyrafę, bardziej żyrafę. A więc bez ogródek możecie spojrzeć, ile jest tej taśmy. Kupiłam taką taśmę, bo przyda mi się do właśnie takich fajnych, artystycznych rzeczy, typu do robienia takich na przykład wzorków w zeszycie. Przyda mi się i jeszcze myślałam, że można by fajnego coś zrobić, jakiś makijaż przedzieloną twarzą i taki fajny właśnie print na twarzy. Mam jakąś wizję na tą taśmę po prostu. Już Wam mówię, to było z artykułów szkolnych. Mamy jedna rolka, losowa taśma DIY z wzorem krowy. Dla nich to jest krowa, dla mnie to jest żyrafa. Kosztowała 5 zł, po przecenie 4,38. Wiem, że mam gdzieś tutaj, nie obmacam, ale gdzieś mam jeszcze jedną taśmę, no ale później przejdziemy do tego. Wylosowałam już kolejny produkt i są to paznokcie. Są to paznokcie w chmurki. Chmurki z cekinkami. Przepiękne. Ja nigdy nie mogę przepuścić żadnych tych paznokci. Są tutaj 24 sztuki, kosztowały 13 zł, przed przeceną, po przecenie 11,35. Ja jak widzę takie paznokcie, to moje serce po prostu się rozpływa i ja je muszę wziąć. Więc sobie wzięłam. Lecimy dalej. Coś chwyciłam większego i już wiem, co to jest. Kolejny hit internetu. Już Wam odpakowuję może, bo tutaj jest to kolejny hit internetu, ponieważ dużo kobiet testuje staniczek bez ramionczek, bez zapięć, znaczy tak powinnam odwrócić, który ma tutaj taki suwaczek i powinien on nam ładnie ukształtować piersi bez ramionczek. Postanowiłam kupić, ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć takiej dużej michy,
jaką potrzebuję. Więc sobie zamówiłam. Kosztował on 21 zł przed przeceną, po przecenie 18,33, więc myślę, że to jest dobra cena. Wytestuję, dam Wam znać na moim Instagramie, czy to działa, czy nie działa, czy dla dużych piersi się to nie opłaca. Na pewno coś Wam napiszę. Trzymam tak delikatnie, ponieważ z tyłu mamy folię zabezpieczającą i ona szeleści. Już odkładam go i jedziemy dalej. Jest tutaj jeszcze trochę rzeczy, coś chwyciłam. No i moim oczom ukazało się bardzo zdewastowane, otwarte pudełko, pognicione. I ja wiem, co to jest, bo jest to lampa na telefon. Jest taka zaczepiana, jedna lampka wypełniająca do telefonu komórkowego. 9 zł przed przeceną, po przecenie 7,87. Już otwieramy. Nie zbieramy tutaj. Strasznie dużo plastiku oni używają. Przerażona jestem ilością plastiku, który zostaje wytworzony w Chinach. Już widzę pierwszy tutaj jakiś mankament. Spójrzcie, przy otwarciu tego. Tutaj mamy folijkę zabezpieczającą. W ten sposób to wygląda. Ściągam. I działa to w ten sposób, że po prostu wkładamy tutaj swój telefon z aparatem, przypinamy i ma nam to działać. Ale w jaki sposób, to ja jeszcze nie wiem. A dobra, tu mamy guzik u góry. I oczywiście musimy wsadzić baterię w ten rozwalony cosiek. Pod koniec wsadzę baterię i pokażę Wam, jak to wygląda. Teraz jedziemy dalej po prostu. A więc powinno tu być jeszcze parę rzeczy. Coś wyłowiłam. I wyłowiłam kolejny zestaw kolczyków do nosa. I ten zestaw kosztował, już Wam mówię, ten zestaw kosztował 6 zł, 5,24 po przecenie, więc groszowa sprawa. Jest tutaj 2, 4, 6, 7 też kolczyków. Fajne kolczyki, wydaje mi się, że fajne kolory, więc sobie wzięłam. Idziemy dalej, coś dziwnym. A, zamówiłam sobie mini tarkę. Po prostu uważam, że może się to przydać. Dla mnie osobiście sprawia mi trudność na przykład tarkowanie imbiru, ponieważ tarkuję go na dużej tarce i większość tego imbiru zostaje gdzieś tutaj na tej tarce i po prostu ciężko jest to wydobyć, więc taka mini tareczka na pewno przyda się do imbiru. Wygląda jak zwykła, tu są wszystkie możliwe opcje do tarkowania, jest przesłodka, mi się na pewno przyda. I ta mini tareczka kosztowała 3,50 po przecenie 3,06 zł. Więc naprawdę grosze. Coś złapałam i ciągnę. I wyciągnęłam taką paczuszkę. I to są kolejne majtki. Tu są dwuczęściowy komplet bielizny z wycinanej siatki. I są to takie majteczki właśnie przezroczyste. I mają one po bokach właśnie takie paseczki, więc mam takie czarne i mam takie różowo-czarne. I takie majteczki kosztowały 27 zł, czyli tyle co poprzednie. Po przecenie kosztowały 23 zł 57 groszy. Trochę poszłam w tą bieliznę tym razem. Chciałam wypróbować wszystko. Będzie jeszcze bardziej ciuchowy odcinek, ale to kolejny. I wylosowałam tymczasem kolejną rzecz. Tutaj mamy 5 kolczyków kolejnych. Już Wam pokazuję z bliska. Kolejnych 5 kolczyków, też są do nosa. Kulki mamy trochę inne. Starałam się wybierać tak, żeby kulki były zawsze inne, bo ja wiadomo, jak nie użyję kolczyka, to użyję kulki. I te 5 sztuk kosztowało 6 zł, po przecenie 5,24, więc też to nie jest wysoka cena. Wylosowałam kolejną rzecz. No to już mnie zaskoczyła, ponieważ jest to ręczniczek mini. Wyglądał trochę większy na zdjęciu, nie było podanego rozmiaru. W kształcie cukierka w losowym kolorze. 6 zł, po przecenie 5,24. Jeśli mam napisane, że to jest ręczniczek, no to powinien być ręczniczek, no ale niestety. Tutaj widzimy ewentualnie coś maluśkiego, coś, co się mieści w ręce. Na pewno nie jest to ręczniczek, ewentualnie może to być ściereczka z mikrofibry, jakaś malutka. Na pewno nie jest to ręczniczek, ale na pewno to wykorzystam. Na pewno się przyda, jak nie jako ozdoba, to po prostu dorzucę komuś do jakiegoś prezentu kiedyś, więc to się nie zmarnuje.
Czy jeszcze coś mamy w tej wielkiej torbie? Coś mamy. Jeszcze patrzę, czy coś jest. A, jeszcze jest oprócz tego. Tak jak mówiłam, jeszcze wzięłam sobie drugą taką taśmę. Ta druga taśma prawdopodobnie też kosztowała 5 zł. Już sprawdzam. Nie, kosztowała 4 zł po przecenie 3,50 i ona jest taka świecąca i właśnie ją tak planowałam przedzielić sobie twarz i zrobić coś takiego fajnego. Więc coś takiego sobie wzięłam. I ostatnią rzeczą są, ja już wiem co to jest. Mamy takie opakowanie. I są to słomki. Zamówiłam sobie słomki metalowe, wielorazowego użytku. Kosztowały one 7,50 po przecenie 6,56. I słomki są dwie wygięte. Nie wiem, jak Wam to pokazać. Dwie są wygięte, srebrne i dwie są proste. Zestaw czterech słomek i do tego dostałam taki wyciorek do oczyszczenia tych słomek. I ten pokrowiec. Więc myślę, że fajna oferta, jeśli chodzi o słomki. Przerzucam się na słomki metalowe, nie będę korzystała już z takich plastikowych ani papierowych. Papierowe się rozpuszczają, plastikowych nie chcę używać, bo i tak za dużo plastiku tutaj jest tworzone. A więc mamy już worek pusty. Więc to wszystko, co dla Was mam na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostańcie jeszcze do końca, pokażę Wam, jak wyglądam w leggingsach. Ale dziękuję Wam bardzo za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji. Cześć! A więc już jestem, mam na sobie leggingsy, są one dobre, nawet powiedziałabym, że mogłyby być jeszcze mniejsze. Wyglądają one w ten sposób. Nie zmieniają koloru, są bardzo fajne. Taki stworzyłam komplet panterkowy. A teraz dziękuję Wam bardzo, cześć! Czas sprzątać!